Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do pierwszego materiału z nowej gry na moim kanale. Gra nazywa się Nordic Warriors i zostałem poproszony przez samego twórcę gry, żeby tę grę przedstawić na moim kanale, ponieważ każda opinia w tym momencie się dla nich liczy. Nie wiem tak naprawdę, ile jeszcze innych małych czy dużych youtuberów dostało wczesny dostęp do tej gry, ale jest mi bardzo miło, że mój kanał został odnaleziony. Tam dostałem maila i generalnie zauważyli, że mój kanał się opiera na World's Battle Cry, co im się spodobało. Spodobało im się tej konkretnej jednej osobie, która ma na imię Roma. Bardzo się pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. I ta osoba prawdopodobnie z jeszcze tylko jedną, ale nie jestem pewien, tę grę tworzą. Wydaje mi się, że dwie osoby to robią. 4 lata ta gra powstaje i ona oficjalnie zostanie 19 czerwca tego roku opublikowana. Generalnie co to jest? No, jakaś strategia pewnie, ale póki co jest to opisane jako RTT, czyli Real Time Tactics, a nie Real Time Strategy, więc nie wiem, czy tu będzie budowanie budynków, szkolenie armii, czy po prostu sterowanie jednostkami jak w RPG-u. Tego jeszcze nie wiem do końca, bo przeszedłem tylko samouczek, no i widziałem jakieś tam trailery. Ale nie za wiele, żeby sobie nie psuć zabawy, bym chciał tę grę poznać, bo może będzie dobra. Jeżeli się oczywiście mi nie spodoba, no to pewnie przerwę serię, ale zobaczymy. No spokojnie, wszystko się okaże. Także ta gra wymaga, tak jak opisał tutaj sam twórca, wymaga strategicznego planowania i rozgrywa się w świecie będącym połączeniem wikingów i fantasy. Atakują cię tam krwiożercze hordy zombie wsparte magią złych czarnoksiężników. Inspirowali się klasyczną grą Myth The Fallen Lords z 1997 roku. No, zobaczymy. Jak się ta rozgrywka potoczy. Przypominam, 19 czerwca ta gra oficjalnie wychodzi. Jeżeli chcielibyście również demówkę tej gry otrzymać, to link do pobrania tej gry będzie w opisie. Dobra, a teraz bez przedłużenia przechodzimy do rozgrywki. Bawiłem się oczywiście troszeczkę ustawieniami audio, tak żeby gra nie była za głośno, a ja żebym nie był za cicho. Mam nadzieję, że jest ok. Naprawdę mam taką nadzieję. Starałem się jakoś to ustawić. Zauważyłem, że na tym nowym laptopie z jakiegoś powodu jakoś tak wrażenie, że mnie trochę gorzej słychać niż zwykle, ale mam wszystko na maksa, jeżeli chodzi o nagrywanie mikrofonu, mojego głosu. Także trening zrobiłem, mniej więcej wiem, o co w tej grze chodzi. Tego jeszcze nie przechodziłem, ale no sobie odpalimy. I tutaj mamy 3 poziomy trudności do wyboru. Jakieś opisy każdy z nich ma, jeżeli kogoś to interesuje, może sobie zapauzować, przeczytać. Ja to czytałem mniej więcej, o co chodzi. Niestety gra jest full po angielsku, zarówno wszystkie teksty, jak i audio. Czy będzie polska wersja językowa? Jeszcze nie wiem. Napisałem zapytanie do twórcy gry, czy będzie po polsku, bo ten twórca do mnie napisał full.pl maila, który był napisany w taki sposób, jakby nie używał translatora raczej. Tak to przynajmniej wyglądało. Ale przejdźmy już do rozgrywki. Posłuchajmy tutaj narratora, bo... It was the beginning of winter. The darkening sky brought cold winds and falling leaves. Freya and her warriors had just returned to Chaos from a 3-day search of the forest with no success. It had been days since the foraging party failed to return on time. Where could their missing friends be? As they approached home, Freya felt something was wrong. In fact, she had never felt like this before, as if someone was squeezing her insides, making it hard to breathe. Perhaps they were just tired from the road, she thought, but it was quiet, too quiet. She looked into her friend's eyes and confirmed something was definitely wrong. Okej, czyli póki co zbyt wiele nie wiemy, po prostu Freya coś wyczuła, że jest coś nie tak. Więc no, mamy tutaj rozgrywkę już. Oczywiście sobie przestawimy trochę kamerę, jak najbardziej to możliwe sobie oddalę. No i tak, no wsadem oczywiście możemy kamerą poruszać. Tutaj mamy nasze jednostki. Tutaj jest prawdopodobnie sama Freya. No dokładnie, jest ona szamanką. Zastanawiam się, dlaczego te jednostki mają tutaj jakieś statystyki. Total kills 1, battle survive 1, tutaj jest w ogóle 0.
Możliwe, że to zostało zapisane po tym, co zrobiłem w samouczku. A to tak nie powinno być chyba. Aczkolwiek nie wiem. Dobra, generalnie Freya jest magiem. Ona nie ma żadnego swojego własnego autoataku, którym może spamować. Jej zwykły cios to jest taka eksplozja, którą możemy w sumie zademonstrować gdziekolwiek. Mniej więcej taki zasięg ma i to jest AOE. Jest tutaj też Friendly Fire, trzeba uważać. Możemy sami z siebie zranić. Więc generalnie łuczników... O nie. Jeszcze nie ogarniam sterowania do końca. Was bym chciał tak ustawiać i was będę miał pod F2. Żeby tutaj sobie przypisać jednostki, to z kontrolem chyba się nie da. No dokładnie, z kontrolem się nie da. Trzeba po prostu przytrzymać F, jakiś klawisz, F1 na przykład przytrzymuję i wtedy mamy pod F1, pod F2. Więc pod F1 będę miał, powiedzmy, melesów, pod F2 będę miał strzelców. No i co? No i mamy mapę, która w sumie póki co jest pusta. Tutaj mamy naszą wiochę. No i tutaj musimy się dostać do tej jaskini. No i co się będzie tutaj działo, to nie wiem, bo no, nie przechodziłem jeszcze tego. Momencik, bo ja cały czas staram się korzystać z jedynki, dwójki, żeby ich oznaczać zamiast z F1 w dwójki. Troszeczkę pewnie minie czasu, zanim się do tego przyzwyczaję, żeby nimi sterować prawidłowo. No, to ja sobie zepsułem formację, ale w sumie niech będzie taka. Dobra. Weźmy tych strzelców. A tutaj co? Momencik. Da się to rozwalić? Czy coś? Coming. A da się. Of course. Of course. On my way. Dobra. So be it. O. Right away. Moment. All right. Moment, bo tu wrogowie idą i to w ogóle z wielu stron. On my way. Momencik. As you wish. Freya. Charge. Freya. Right. Okej, cofać. dużo ich. Czekaj, tu się leczy. On my way. Yes. All right. Boom, rób te boom, ej. Co się... Halo? Right. Czemu ona jest już taka ranna? Co się dzieje? Jakie to trudne. Yes. Okej. Powiedzmy, że jest względnie okej. Ale aj! Ale Friendly Fire to jest aż takie mocne, że oni nawet... Nawet łucznicy? Momencik, muszę przetestować. Weźmy ciebie. I na przykład ja tobą będę kazał strzelać tutaj, za niego. To na... O, przepraszam. To będzie trudniejsze niż myślałem. Generalnie straszne straty. As you wish. Straszne straty. Yes. Nie spodziewałem się. On my way. Understood. Dlaczego jesteście rozdzieleni? Going. All right. Tutaj was dajemy znowu pod jedynkę. Chyba jednego straciłem tutaj pod dwójkę. All right. Nie, dobra, to mi się nie podoba. No, generalnie to są, póki co to były zwykłe zombiaki. So be it. Weź się wylecz. Right. Yes. Mamy ilość tych leczeń ograniczoną. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt wielu kolejnych przeciwników, bo to naprawdę nie było proste. I to, że łucznicy strzelają w naszych w taki sposób prosty, że po prostu bezpośrednio, to jest bieda. Ten jest bardzo, bardzo, bardzo ranny, więc ciebie też poproszę wyleczyć. Ona tych leczeń nie ma za wiele, zostało je tylko 9. Right away. Ale trzeba będzie tutaj naprawdę... właśnie, tutaj też jest spowalnianie czasu, przyspieszanie, możemy tutaj taktycznie wszystko sobie robić. Nie wiem, czy jest aktywna pauza. Nie, chyba nie ma aktywnej pauzy. Czyli po prostu w najlepszym przypadku możemy czterokrotnie sobie spowolnić rozgrywkę. Możemy też czterokrotnie ją przyspieszyć. Ale Yes. A, z jakiegoś powodu mi znowu odznaczyło. Of course. Wystrzelajcie. Don't let them escape. Strzelać. Understood. Dobra. Yes. Spokojnie. Right. A idą oczywiście też z innej strony.
All right. On my way. Right. Ja to czarno widzę. Wy się bijcie. Casualty. No casualty. On my way. No shit. No. Coming. Yes. Nie tego, nie. Lecz tego, co ma full HP wyleczyła, yes. Nie. Co? Cofaj yes. się, cofaj się. So cofajcie się. On my way. Charge. Co? Spokojnie. No. Trudne to jest, nie powiem. Trudna gra. No może dlatego, że wziąłem drugi poziom trudności zamiast ten pierwszy. Jestem ciekaw, co byłoby na tym najwyższym. This way. Są tu jakieś znajdźki, może right coś away. Można, nie wiem, podnieść, right. Bo leczeń mi zostało bardzo niewiele. Tutaj w ogóle mamy zaklęcie przejęcia kontroli, ale jest napisane, że to możemy tylko tym wilkołaka przejąć, a tu wilkołaków żadnych nie widzę. Trudna gra. Dobra, leczymy right. tych. On my way. Trzech łuczników tylko zostało. As you wish. Spokojnie. Yes. Spokojnie my to ugramy. Right. W ogóle oni chyba poziomy zdobywają i się wzmacniają wtedy, co? Yes. O. Cofać. Idą znowu. Freya, right. Idź sama. Idź on sama. Jak najszybciej zrób boom. Yes. Załaduje ci się kolejne boom. Zrobisz, right. Bo tego masz bez końca, to dawaj. Attack. Już. Dawaj. Sure. Dobra, cofaj. Wy się cofajcie. So be it. Dobra, strzelać, spoko. Right. Bij znowu. Right. Dobrze, Freya, dobrze. On my way. Rozwalcie go, dobrze. Wy się cofajcie. As you wish. Right. Spokojnie. Yes. Cofaj. Dobra, jest, okej. Okay. Jest jakiś quick save, F5? Nie, to jest pod hold, żeby przypisać. Dobra, zróbmy zapis. Trudna gra. Skowron. Teraz tak, mamy tylko 5 leczeń, mamy tutaj yes. dwóch rannych mocno. No weźmy, all zużyjmy right. te leczenie. Już niedaleko, jesteśmy blisko, way. Powiedzmy, naszego celu. Right. Tego bym też wyleczył. Ale generalnie podoba mi się gierka, tylko right. nie możemy tak bezmyślnie wszystkimi atakować, jak we wszystkich innych strategiach, w które of grałem. Course. Musimy all naprawdę right. tutaj korzystać z tego slowa i yes. planować rozgrywkę. Musimy mieć łuczników w takim miejscu, żeby right faktycznie away. Naszych nie ranić. Coming. Freya musi być mocno yes. tutaj nadużywana, że tak powiem. Right. Jak się pojawią tylko jacyś przeciwnicy na mapie, to się zatrzymujemy i planujemy. Dobra, już. Kto to? Jesteś czarnoksiężnicy chyba, co? Understood. A więcej się tego pojawia, jak się zbliżam. A czyli to jest jakaś mgła wojny niby? O. Yes. Idą, dobra. Freya. Chodź. Right. Ja cię będę miał pod F1, tylko ciebie. All right. On my chodź, way. Chodź. On it. Już. Right. Dobra. Wy się cofnijcie. All right. Right. Dobrze, ona tu kurde wysoluje wszystko. On my way. Tylko ona poziomów nie zdobyła, więc wolałbym, żeby ci łucznicy. Yes. Nie kastuj. Łucznicy. Right. Łucznicy go zabiją. Bo nie right. wiem, czy im statystyki jakoś right. się zwiększają. Understood. Od zabijania, ale no on chyba tak, way. Co? Co to jest właśnie tutaj? Rank. Możemy przeczytać, co to nam daje? Chyba nie. This way. A właśnie, weźmy tych łuczników, bo my możemy też z kontrolem rozkazać im strzelać. Może attack. Uda się ich sięgnąć tak, żeby oni do mnie nie podeszli. Kto to jest? Też nie umarli? O kurwa. Yes. Casualty. Right. Casualty. No shit. Kurwa. Right. Ej, ale to strasznie dużo obrażeń zadało. Nie wiem, czy right. będę musiał czy tać. As you wish. Right away. Yes. Will do. No, on my way. Cofaj, right. cofaj. Yes. Cofaj. Right.
łuczników już nie mam. Ach, right. Tych łuczników powinienem oszczędzać bardziej. All right. Weźcie ją. O kurwa, right. Co to za obrażenia? Yes. On my way. Yes. Co to za obrażenia? Weź się wylecz. Right. All right. No. Attack. Right. Cofaj, cofaj. Ty też. On my way. Cofaj. So be it. Weź się wylecz. Dobra, teraz right tak. Away. Plan jest taki. Right. Understood. Nie wiem, czy right. się to uda, ale plan jest taki, żeby ich jakoś podzielić. Da się tu jakieś, nie wiem, znaleźć wsparcie, coś? Tutaj można by też zniszczyć beczki, ale... All right. Ty, w sumie to... Right. Macie, przyspieszę trochę grę. Right. Ja bym tutaj... On it. ...się trochę pokręcił yes. po mapie. O kurde. On my way. You have been defeated. You have been defeated. Dobra, spokojnie. Nie przyspieszamy rozgrywki, żeby się rozejrzeć po mapie. All right. Right. Znaczy się może yes. razy dwa. I na spokojnie. Ja Freją to wysoluję. On my way. Freja to wysoluje, ja wam right. mówię. All mogę right. coś tu znaleźć, zlutować? Yes. Right. Right. Mogę niszczyć jakieś tutaj obiekty yes. typu skrzynki, ale po co? All right. On my way. Charge. No yes. można niszczyć. All right. Sure will. A tutaj to nic mi to right. nie daje. Taka Megumin trochę, co right. ta Freja. All right. Explosion. Yes. On my way. Ty powoli. Bo tu right. byli zombiaki. O, yes. idą, dużo ich. Right. Tu, póki za murem. All right. Możesz z zamuru, prawda? Powiedz, że możesz. Attack. Boom, dobra, możesz. Yes. On my way. Right. Cofaj. Right. Cofaj, bo oni mają straszny dips. W ogóle chodźcie tu, ziomeczki. No way. Chodźcie tu. Charge. Ej, wykasztuj. Will do. O fuck, nie. Right. Ale jakie to jest chore, ile oni jej biją. On my way. Yes. Freja. Nie, my tak nie możemy, to jest... Albo zmniejszę poziom trudności za chwilkę. Albo nie wiem, no chyba albo po prostu idziemy pod te jaskinie. All right. Tylko jak yes. my, jak ja chcę tam dojść? Może już za dużo stać się jednostek na tym etapie. All right. On my way. Yes. Right. Right. No bo, kurczę, no zastanawiam się, czy dałoby się tu jakiś lód znaleźć albo... Może wilkołaka, którego bym mógł... Bo tutaj niby nic nie ma, ale jak tam podchodzę, to się pojawiają te jednostki, tylko że to nie tak, że się spawnią, tylko że chyba właśnie jest mógł wojny, nie? Weźmy tutaj was. Yes. Łucznicy. Łucznicy tutaj. Coming. Ja bym tu się jeszcze zabawił. Yes. Yes. Dobra, podejdźmy znowu. Right. Ale tylko kawałeczek. Łucznicy się tu ustawią. Oni tutaj all zaraz right. podejdą też. O, o, right. o, już. Understood. On my way. Dużo tego idzie. No. On it. Charge. Right. Yes. Right away. Will do. All right. As you wish. Yes. Right. On my way. All right. Okay. Right. Nie powiem, trudna gra right. naprawdę. Czy ona może jakoś poziomować, ta Freja? Yes. HP sobie zwiększyć, nie wiem. Staty. Attack. Right. Cokolwiek. All right. On my way. Nie będziecie strzelać sobie w plecy, mam right. nadzieję. Yes. All dobra. Right. Right. Okej, okay, powiedzmy, że jest... So be it. Czy oni się mogą sami regenerować, czy ja muszę koniecznie healy używać? Ten gość już ma w ogóle jakąś gwiazdkę taką lepszą. Right. On mam wrażenie, że powinienem każdą jedną jednostkę tutaj right. oszczędzać, jak oko w głowie, po prostu pilnować. Nowy zapis, zapasowe. Right. Freja, czekajcie, weź tutaj. Right. Right.
Yes. Przyspiesza. Jest tu coś. Right. All right. Right. On my way. Nie ma tu nic. Right. Czy ja tu coś znajdę? All right. No po co mieliby tu być przeciwnicy jacyś? Right. Bo ja się tych magów tam boję, bo oni zmanszatowali mi łuczników. Yes. Freje może te. Right. Może też. On może. My way. Czy to są tylko zombiaki? Czy są tylko zombiaki? Sure will. Fire! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. All right. Oni są wolni, right. Tak? Right. Powiedzmy. Yes. Yes. Uciekaj, uciekaj. Right. Nie podchodź. Dobra, zombiaków ona może solować z tego co widzę, nie? Ale gorzej jak jest, jak charge. Są ci z tarczami jacyś. Right. Cofaj, cofaj, cofaj. On my way. Yes. Attack. All right. Freya. On it. Yes. Right. Will do. On my way. Dobra, rozwalone. Right. Fajne są nawet efekty. Powiedzmy, jak się tak rozwalają na flaki. Sure coś... will. Right. Ja mam on wrażenie, że ja tylko tracę czas chodząc tutaj pod, na dole. Że ja tutaj nic sensownego nie znajdę, że muszę po prostu się dostać do jaskini i koniec. Koniec pieśni. Chyba tak zrobimy. I can't. On my way. Nie. No ale tam jest groźnie strasznie przez tych. All right. Przez tych magów. Ja tymi łucznikami byłem naprawdę daleko, a mimo to oni mieli na mnie zasięg. Yes. Understood. Right away. As you wish. This way. Right. All right. Chodź, Freya. Yes. Masz solowanie do roboty. On my way. Right. Right. Attack. On my way. Łucznicy, walić. Right. Yes. All right. W ostatniej chwili chyba mogłem zmienić miejsce strzału. All right. Right. Dobra. Coś takiego to easy. Gorzej jak są właśnie ci z toporami. Oni są szybsi i biją chore obrażenia. Right. Freya. Freya. Ja zapiszę. Zapisz tutaj, tak. Ja cały czas jeszcze gram powiedzmy na świetle, w cudzysłowie mówiąc, dziennym. On my way. Przejdź się kawałek. All right. Yes. Dobra. Right. Momencik, bo coś idzie, tak? No idą jacyś frajerzy, trzeba ich zabić. Yes. Przesuńcie się. All right. Ilu ich tam? Pięciu, jeszcze zombiaki. Yes. Czemu idą w tę stronę? No dobra, no to chodźcie. On my way. Of course. Right. Yes. Że tutaj też trzeba naprawdę bardzo ostrożnie, bo to... Charge! Już charge'uj, dobra. All right. Right. Okej. Okay. Right. Yes. Nie. W plecy go... W plecy. W plecy. All right. Bo mnie uderzy i mi zada obrażenia chore... No nie! Yes. No nie trafia. Nie, trzeba wczytać, bo tam zombiaki jeszcze idą. Bez przesady. Jakie to jest trudne. Jakie to jest, kurde, trudne. Jakie to jest cholernie trudne. Right. Dobra, podejdź. On my way. Weź podejdź tu. Right. Może ja ich tutaj z eksplozji sięgnę, tylko tak, żeby oni mnie nie trafili. Yes. Right. Czekaj. On my way. Jeszcze jeden mnie rzucił spela. All right. Kurde, nie mogą tak co chwilę. Yes. On my way. Right. All right. Right. Yes. On my way. Ale skillowy jestem, dobra. Yes. Easy. Zapisać. Zapisać. Idą tamci, ale jest dobrze. My way. Boom. Dobra. Right. Right. Yes. Going. On my way. No Jezus. Ci dam. Right. Yes. Dobra. Jakoś poszło. All right. Jeszcze idą. Right away. Yes.
Yes. Chodźcie. On my way. Chodźcie. Yes. Right. On my way. Dobra, starczy, yes. starczy. Dobra, już tu. Will mi do. Za wcześnie. All right. Ale spokojnie. Right. Sure will. Yes. Dobra, bijcie się, już trudno. Right. All right. Yes. No, boom. Casualty. Dobra, on my way. Dazą radę. Understood. All right. Okej. Okay. Yes. Okej, okay, możemy już skończyć tę mapkę. Czy jeszcze będą jacyś, nie wiem, jakiś troll wyjdzie, ogr, smok, nie wiem. Of course. Albo 10 kolejnych magów. Right. Ale fajnie można było wymienić jakieś right. spele, to mi się podoba też. Ale jakie to jest niezbalansowane póki co, mam wrażenie. No, idzie jakiś kurde nord z toporkiem. To jest istota, która jak mi zginie, to jest koniec gry, to jest w ogóle GG. I jednym hitem 3/4 HP? I to nawet nie na najwyższym poziomie trudności? Tak nie powinno być. Tak nie powinno być. No victory. Dobra, drodzy Państwo. Póki co wystarczy, to była pierwsza misja. Było trochę ciężko. Mam nadzieję, że to nie jest na takiej zasadzie, że te jednostki, które mi przeżyły, przechodzą do kolejnej misji. Bo musiałbym to zrobić jeszcze raz, podejrzewam, żeby mieć w następnej misji jednak więcej tego, żeby dać radę. Weźmy sobie next level, tylko żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Posłuchajmy to jeszcze, bo odcinek w sumie nie jest jakoś mega długi. As Freya approached the cave, she heard a faint sound. She rushed in, hoping, and found her own father laying on the ground with a mortal wound to his chest. Tears filled her eyes as she held him in her arms. She tried to heal him, but it was far too late. He looked into her eyes, and with his last breath, he whispered, "My child, only you can do it. You are the key." And with a final shudder, the light in his eyes faded, and he was gone. Heartbroken and confused, Freya somehow found the strength to stand up and carry her father's body to the growing pyre and sent him to Valhalla along with the rest of her people. They spent the entire evening collecting all the bodies. No one was spared, not even the children. The smell of burnt bodies filled the air. All they could do was stand numbly and watch their loved ones being consumed by the fire. Freya was thinking of her father's words, but could not discern their meaning. They tried to rest that night, but were haunted by dreams of the dead. At first light, they headed out to meet Lord Harald, the King of Highland. They knew they must warn him of this army of unholy dead stalking the lands of the living, and if they were lucky, they might find some answers as well. Okej, okay. Już ciemno się robi, a nie chcę jeszcze zapalać światło, się zaraz zapalę, ale już nie chcę kontynuować tego odcinka z światłem. Także nowa misja będzie się zaczynała tak, jak widzę, więc ja tu sobie zrobię save'a. Ja tu sobie w ogóle, no to są zupełnie nowe jednostki, więc to, co mi tam przeżyło, czy zginęło, to chyba nie ma znaczenia. Aczkolwiek widzę, że niektórzy mają jakieś wyższe poziomy, nie wiem, czy to jest losowe, czy to jest właśnie od tego, co mi, jak mi poszło w poprzedniej misji. No ale no, na razie nie będziemy się tym przejmować, zapiszę sobie na skowron po prostu. Tak jest. Dobra, na ten moment, drodzy Państwo, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podoba giereczka. Czy wam się spodoba seria bardziej? Bo czy się wam gra spodoba? No jeszcze nie jest skończona, to jest domówka. Jestem strasznie ciemny już, no ale dobra. Skończę już odcinek, także dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie, że w razie czego link do pobrania tej gry do wersji demo jest w opisie. Zapraszam i polecam. Skowron 5.